Proszę Państwa, dzisiejszy temat, ponieważ już jestem po spotkaniach z Państwem inżynierami na terenie Głogowa i bardzo okazało się, że no, cieszy się zainteresowaniem. Jest to efekt moich przemyśleń od ostatnich miesięcy, wręcz rzekłabym ostatniego roku, to co się dzieje na salach sądowych. Kilka lat temu, jak się spotykaliśmy, mówiłam Państwu, że najczęstszą funkcją, która staje przed obliczem Temidy, był kierownik budowy. Użyłam czasu przeszłego był. Dzisiaj to się zdecydowanie zmieniło, proszę Państwa. Większość spraw, które znajdują swoje źródło i później w efekcie tego dotyczą postępowania cywilne, bo o takowych dzisiaj będę mówiła. Momentami będę zahaczała oczywiście do licznych postępowań karnych. Dotyczą przede wszystkim projektantów. No właśnie, no skoro projektanci, to trzeba wszystko zrobić, żeby Państwa przygotować, abyście się jak najlepiej chronili. Dzisiaj nasze zajęcia, proszę Państwa, będą bardziej warsztatowe. Doszłam do wniosku, że ta forma będzie dla Państwa być może bardziej zrozumiała. Będziemy pracować na dwóch umowach. Te dwie umowy są w trybie zamówień publicznych. I te dwie umowy, których nie znajdziecie Państwo w konspekcie. Nie, nie, nie. One będą pokazane na ekranach. Będziemy na tym pracować. W konspekcie są podstawowe założenia, które uznałam, że musicie Państwo mieć, żeby zrozumieć temat i być może analizując samodzielnie umowę, spojrzeć do tego konspektu, bo tu jest krok po kroku, bardzo prostym językiem wyjaśnione wszystko, co umowa powinna zawierać i co Państwa zadaniem jest włożyć, być może spróbować negocjować, żeby ta umowa była jak najkorzystniejsza i żeby równowaga sił obu stron umowy była zachowana. Oczywiście będziemy mówić dzisiaj, przykłady będą wzięte z zamówień publicznych, ale to, co jest w konspekcie, również jak najbardziej powinno być wykorzystane przy umowach, drodzy Państwo, które zawieracie z osobami prywatnymi w normalnych relacjach i stosunkach zobowiązaniowych. Dlaczego zamówienia publiczne? Bo tak się utarło, że właściwie to ja nie mam żadnego wpływu. No albo podpiszę umowę, albo jej nie podpiszę, co jest zresztą słuszne, ale już jak podpiszę, to nie mam żadnego instrumentu prawnego. No tak nie do końca jest. Proszę Państwa, i rzeczywiście można od umowy odstąpić i będę Państwa w wielu przypadkach do tego namawiać. Jedna z umów, którą pokażę, gdzie były warunki do odstąpienia, pani inżynier nie odstąpiła, dzisiaj jest na sali sądowej i są z tego tytułu problemy, ale wszystko oczywiście po kolei. Proszę Państwa, na stronie drugiej Państwa konspektu, dlatego rozpocznę od tego, są wszystkie elementy, co powinna zawierać umowa, ale zanim przejdziemy do tego, sięgnijcie Państwo jeszcze na stronę pierwszą i tam macie Państwo podstawowe zagadnienia i tu jest, chciałabym od tego rozpocząć. Samodzielna funkcja techniczna projektanta jest jedną z istotniejszych funkcji w procesie inwestycyjnym. To Państwo wiecie. Od 2015 roku, kiedy nastąpiła mała nowelizacja prawa budowlanego, ta funkcja ewoluuje. Ewoluuje w ten sposób, że ustawodawca coraz więcej obowiązków nakłada na państwa. W myśl ustawy prawo budowlane, ustawy, która już niejednokrotnie sobie tutaj mówiliśmy, jest zupełnie odrębną sferą, bo jest sferą administracyjną. Ustawodawca, jak mówiliśmy, w prawie tym publicznym, reguluje wszystko sam. I nakłada te obowiązki stopniowo. Co zmiana?
no następuje zwiększenie obowiązków, a jak obowiązki to co, proszę Państwa? Odpowiedzialność. Obowiązki zawsze się równają odpowiedzialności. Dlatego tak istotnym jest, abyście Państwo zwracali szczególną uwagę na to, co podpisujecie, jaką składacie ofertę, jakie dokumenty są przygotowane przez zamawiającego, jak ja mam tę umowę czytać, co budzi moje wątpliwości, aby później, no, krótko mówiąc, nie spotykać się przed sądem i nie udowadniać, że tak jak mam teraz taką sprawę, most, który został pobudowany, proszę Państwa, w mojej wiedzy, według mojej wiedzy i moich współpracujących ze mną rzeczoznawców, jest to wina ewidentna, wykonawcza, natomiast był jakiś dziwny układ między zamawiającym a wykonawcą i targa się projektanta, nie umiejąc mu udowodnić w toku tego procesu, a przede wszystkim wskazać błędów projektowych, bo ich nie można wskazać na dzień dzisiejszy. Mało tego, mam pierwszy raz, proszę Państwa, sprawę, gdzie wszystkie politechniki odmówiły przygotowania opinii. To jest bardzo ciekawe, bo to już świadczy o tym, że temat jest wątpliwy. Sprawa toczy się od 2013 roku. A mamy który? 10 lat. Czyli tyle, ile z Państwem się spotykam, tyle ta sprawa trwa. Także takich kwiatuszków ja dzisiaj w ciągu całego dnia będę Państwu z sal sądowych opowiadać mnóstwo. A zgodnie z polskimi przysłowiami, które ja bardzo szanuję i uważam, że są tą mądrością naszą narodu, uczmy się na czyichś błędach, a nie na własnych, nie powielajmy ich i po to jest dzisiejsze spotkanie. Być może powiecie Państwo, że będzie dzisiejsze spotkanie dotyczyło tylko projektantów. Tak, ono w tej fazie dotyczy projektantów, ale przecież później, jeżeli projekt jest w porządku, jeżeli jest merytorycznie dobry, wręcz powiedziałabym doskonały, to i cała inwestycja i ten proces realizacji inwestycji przebiega zdecydowanie lepiej, prościej, kierownik nie ma problemów i ta współpraca zdecydowanie na bardzo wysokim poziomie. Szanowni Państwo, dzisiaj musicie Państwo przełożyć swój tok rozumowania nie w sferze technicznej, bardzo Państwa o to proszę, nie kierować się tym, co Państwo zawsze mówicie, no bo ja robię, albo robiłam, albo nie, to zostawmy. Dzisiaj bardzo Państwa proszę, żebyście Państwo przeszli na tory cywilistyczne. Musicie wiedzieć, jak po prostu chronić swoją osobę. Swoją osobę, swoich kolegów, bo to też będzie dotyczyło osób, które są czy właścicielami biur projektowych, czy współpracują z biurami projektowymi. Samodzielna funkcja techniczna projektanta, jak Państwo widzicie na pierwszej stronie, podejmując czynności cywilnoprawne poprzez umowę o roboty projektowe, o prace projektowe, składa się w tej umowie trzy elementy cywilistyczne. Zobaczcie Państwo, mamy umowę o dzieło, czyli stricte to, co Państwo wykonujecie, czyli to dzieło, ten utwór w postaci dokumentacji projektowej. Oczywiście bardzo często od razu w tej umowie pojawia się element jaki? Nadzoru autorskiego. Bardzo często ten nadzór autorski się pojawia oczywiście. I to nie jest umowa zlecenia. Zaznaczam, to nie jest umowa zlecenia. To jest umowa o świadczeniu usług. Dlaczego? Bo ten nadzór autorski ja wypełniam w swoim imieniu. Nie na, dla kogoś i na rzecz innej osoby, innego podmiotu, tylko w swoim. Mam uprawnienia, idę na budowę, wykonuję nadzór autorski. Dlatego zobaczcie Państwo, to jest nazwane umowa o świadczeniu usług. Ja wiem, że Państwo powiecie, a co mnie to obchodzi, niech się prawnicy tym interesują, ale to jest bardzo istotny element, żebyście sobie zdawali Państwo z tego sprawę, również kontrolując swoich, nie daj Boże, pełnomocników przed sądem, że to jest inny charakter umowy. I trzeci rodzaj
gdzie ja bardzo niechętnie patrzę, jak Państwo bierzecie na siebie te obowiązki, ale bierzecie, zwłaszcza przy zamówieniach publicznych, to jest właśnie umowa zlecenia. To jest dopiero tutaj umowa zlecenia, kiedy ja na podstawie pełnomocnictwa, Szanowni Państwo, dokonuję określonych czynności w toku postępowań, różnych postępowań administracyjnych, w imieniu czyim? W imieniu inwestora. I właśnie to jest typowa, charakterystyczna umowa zlecenia. Czyli działam w imieniu i na rzecz podmiotu innego, osoby trzeciej. Natomiast umowa o świadczeniu usług, to ja coś dla osoby trzeciej, podmiotu wykonuję, dla jakieś określone czynności, ale robię to w swoim imieniu. To jest ta różnica, ona jest bardzo istotna. Czyli zobaczcie Państwo, już na samym wstępie projektant mówi, kurczę, no to ja mam w tej umowie trzy rodzaje czynności cywilnoprawnych. Trzy elementy, Szanowni Państwo, w ramach tego stosunku zobowiązaniowego. Umowa o dzieło, utwór, nadzór autorski, świadczę pracę, świadczę określone czynności. Praca to bardziej się kojarzy z kodeksem pracy, więc unikajmy tego określenia. No i to zlecenie. I rzeczywiście te trzy elementy, trzy rodzaje tych umów, tych charakterystycznych elementów zobowiązaniowych znajdziecie Państwo w każdej klasycznej umowie w trybie zamówień publicznych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, to jest świadomość, zanim podpiszę umowę, zanim złożę ofertę, co ja muszę uczynić, żeby wykonać pierwszy krok zabezpieczający mnie. Oczywiście dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić, bo to jest główny problem zawieranych przez Państwa umów i nie tylko z punktu widzenia projektanta, ale również z punktu widzenia zamawiającego, czyli niewłaściwie określone przedmioty, które są w umowie, czyli co ja mam wykonać, czego ten projekt ma dotyczyć. Umowy, które dzisiaj będę Państwu pokazywały, jedna jest skrajnie zła, ona nawet jest zła dla zamawiającego, druga już w skali od 1 do 10 można powiedzieć, że jest umową na 6 punktów. Dlaczego? Na 6 tylko, bo tam z kolei Państwu pokażę, że jest nierówność traktowania stron umowy. Czego nie powinno być i na co Państwo powinniście zwracać uwagę. I dzisiaj Państwu pokażę jeszcze dwa instrumenty prawne, które, jak odkrył mój klient, to w tej chwili jest na etapie chyba 4 czy 5 spraw, które odstępuje od umowy, powiedział, że dalej nie będzie współpracować z tymi zamawiającymi. Zresztą dotyczy to specyficznej instytucji państwowej. Ale dwa instrumenty, które, uwaga, sytuacja pandemii, raz, sytuacja wojny w Ukrainie, dwa, trzy, skokowa inflacja, cztery, w ślad od 2019 roku już się pojawiające niesamowite wzrosty kosztów poprzez wzrost kosztów materiałów budowlanych, robocizny, plus tak zwany wzrost kosztów pośrednich. Dzisiaj też Państwu to pokażę, co to są koszty bezpośrednie i pośrednie, spowodowały, że my możemy z tych dwóch instrumentów skorzystać. I w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, czy w ogóle jest jakikolwiek sens kontynuowania zawartej przeze mnie umowy o prace projektowe, projekt jest duży, skomplikowany, duży, dotyczy dużego przedsięwzięcia, ale też małego, załóżmy jakiegoś gminnego,
ja mam nie tylko możliwość odstąpienia od tej umowy na zasadach ogólnych, bo być może nie zadbał o to celowo zamawiający w umowie, to jeszcze ja mam później możliwość zgłoszenia regresu, od niego, zapłać mi za przestój w okresie pandemii, zapłać mi za to, za tamto, za owamto. O tym będziemy, proszę Państwa, mówić. Umowa o prace projektowe powinna być w jakiej formie zrobiona? Pisemnej. No oczywiście w zamówieniach publicznych nie ma innej możliwości, ale tutaj jeszcze robię odnośnik do umów, które zawieracie Państwo z podmiotami poza zamówieniami. Proszę Państwa, umowa o prace projektowe musi być zawarta na piśmie. Z uwagi na bardzo jeden istotny element. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. A więc przeniesienie praw autorskich, o czym też dzisiaj będziemy mówić. Nie wyobrażam sobie, żeby, jak Państwa tutaj wszystkich widzę, szanujący się projektanci zawierali ustne umowy, ale niestety takie kwiatki się zdarzają. Jakiemu celowi jeszcze służy zawarcie umowy na piśmie? My prawnicy nazywamy to z łaciny ad probatione, czyli celem dowodowym. Ja mam dokument. Ja jestem wtedy w stanie udowodnić, co jest w tym dokumencie zapisane. Ja nie muszę się posiłkować zeznaniami pani Halinki czy pana Jana, że wykonywałem tę umowę i w jaki sposób. Ale z punktu widzenia powagi waszego zawodu, z punktu widzenia tego, co państwo wykonujecie, jak to jest poważne dzieło, bo to jest dzieło, to jest utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. I z uwagi na to, co powiedziałam, co jest na pierwszej stronie, tych trzech elementów składowych na całą umowę o prace projektowe, musi być to umowa na piśmie. Zwłaszcza to kieruje do osób zawierających umowy z osobami fizycznymi na projekt domku jednorodzinnego. A wiecie Państwo, że czasami zdarza się tak, że mniej jest problemów na dużych projektach, a te domki jednorodzinne potrafią bardzo dużo krwi upsuć. Więc tak czy siak, niezależnie, czy to jest domek, czy to jest duża inwestycja, w przyszłości umowa na piśmie. Proszę Państwa, pozwoliłam sobie Państwu wyszczególnić na stronie drugiej, i zwróćcie uwagę, co zrobiłam. Podkreśliłam powinna. I tu znowu drobna uwaga. W systemie języka prawnego, czyli tworzenia przepisów, słowo powinna być, powinna zawierać i tak dalej, oznacza z potocznego języka musi. Jak czytacie Państwo przepisy, powinna być, jest równoznaczny, musi być, musi się znaleźć, musi zawierać. Ponieważ słowo musi z języka potocznego nie jest słowem uznawanym przy systemie legislacyjnym, przy tworzeniu przepisów, w związku z tym tutaj mamy to słowo, dlatego jest ono podkreślone, powinna, czyli tłumacząc to na język zwykły, nasz polski, normalny, musi zawierać te elementy. I to, co Państwo widzicie, niech będzie takim drogowskazem ku temu, że jak dostaję umowę, zapoznaję się z nią, to sprawdzam, czy ta umowa zawiera te najważniejsze właśnie podstawowe elementy. Uwaga, i tutaj muszę sobie zaraz, jak to Kobuszewski mówił, Jasiu, wężykiem podkreślić. I to musi być zachowana równowaga obu stron. Czyli jeżeli są te elementy wymienione, one muszą się zarówno odnosić do strony zamawiającego, jak i do strony wykonawcy.
Proszę Państwa, pierwsze i bardzo dzisiaj szeroko omawiane przeze mnie z Państwem, co jest przedmiotem wielu zdziwień, zaskoczeń przed sądem, niezrozumienia później sądów i elementem wykładni prawników, pełnomocników, co jest zupełnie niepotrzebne, co właśnie też Państwu pokażę na przykładzie tych dwóch umów, żeby tego uniknąć, to jest przedmiot umowy. Określenie przedmiotu umowy. Dokładne, co ja mam projektować, gdzie to ma być, to zaraz będziemy to wszystko omawiać. W szczególności, proszę Państwa, zwracam się do Państwa, którzy mają uprawnienia branżowe i robią tak zwane projekty branżowe, czyli elektryka, wentylacja, wodociągi, kanalizacja i tak dalej, już nie będę wymieniać. Oczywiście uprawnienia w branży drogowej. Uprawnienia tu szczególną, też Państwu zwrócę uwagę na pewne elementy, ale to będzie się odnosiło do wszystkich. Osoby, które mają uprawnienia i podejmują się projektowania w ramach ZRID-u jako główny projektant z swoimi kolegami projektantami z innych branż, to będę wszystko omawiać, bo to jest bardzo istotny element. Żeby nie było tak, jak mam też właśnie sprawę, ten nieszczęsny most, że nie było powiedziane w dokumentacji, o czym zaraz będę mówiła, że most ma być klasy A, a później się udowadnia projektantowi, że jest osłem, a nie człowiekiem, bo nie zawarł mostu klasy A, a okazuje się, że zamawiający miał taką ideę. No tak nie może być. I właśnie o tym mówimy. Idealnie określony, zidentyfikowany, opisany przedmiot umowy. Zaraz będziemy mówić, jak do tego dążyć, żeby on się taki pojawił w umowie. Termin wykonania przedmiotu umowy. Też będziemy, proszę Państwa, dokładnie będę Państwu wskazywała, bo zarówno ustawa o zamówieniach publicznych, jak kodeks cywilny mówi jasno, on ma być wskazany precyzyjnie. Nie może być wątpliwości. Termin rozpoczęcia prac projektowych i termin zakończenia prac projektowych. Proszę Państwa, jakże ważne dla Państwa, punkt trzeci, postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich, majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej. Tak czasami bardzo po macoszemu przez Państwa traktowane. A ile tam można wyciągnąć z tego? Ile można uszczknąć? Ile można rozegrać z zamawiającym? Państwo nie zdajecie sobie sprawy, w przeciwieństwie do poszczególnych, do innych samodzielnych funkcji kierownika czy inspektora, jaką macie broń w ręku. To jest ten instrument, który można pięknie wykorzystać, nazwijmy to delikatnie, w negocjacjach z zamawiającym. Proszę Państwa, wynagrodzenie za przedmiot umowy i przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz zasady jego rozliczania. Tak, określenie wynagrodzenia może być oczywiście rozłożone, o czym będziemy sobie mówili, na część za same prace projektowe. Czasami, jeżeli projekt jest wyjątkowy, oryginalny, indywidualny, niepowtarzalny i w ogóle na zamówienie akurat tego zamawiającego, to możecie Państwo za tę indywidualność oddzielnie zażądać oczywiście wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw majątkowych. Istotnym elementem jest to drugie, czyli zasady jego rozliczenia. To powinno stanowić odrębny element w umowie, jak to wynagrodzenie ma być płacone, na jakich zasadach. To wbrew pozorom wydaje się mało ważne, to jest bardzo ważne, bo to jest też element, którym Państwo możecie troszeczkę też rozgrywać. A to poza tym jest element, którym Państwo macie prawo kary umowne nałożyć, naliczyć odsetki. Zasada jest prosta. Jest to stosunek zobowiązaniowy dwustronny. Ja zobowiązuję się dać dzieło, Ty zobowiązujesz się za to dzieło zapłacić.
I na takiej prostej formie tego stosunku układamy wzajemne relacje szczegółowo. Proszę Państwa, zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku prac dodatkowych. Ile razy spotykacie się Państwo z taką sytuacją, że przetarg jest źle zorganizowany? Dokumentacja, która w przetargu została przygotowana, budzi wątpliwości. Zamawiający nie do końca dobrze przygotował tę dokumentację i żeby wykonać prace podstawowe, projektowe, musicie wykonać szereg prac dodatkowych. I te właśnie kwestie też powinny być uregulowane. Następny element, którego Państwo nie bagatelizujcie, to jest postanowienia dotyczące zlecenia wykonania części przedmiotu umowy. Ja nie lubię tego słowa podwykonawcą, bo podwykonawcy to mi się kojarzą z robotami budowlanymi, ale osobom, które z Państwem współpracują, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy wykonuje projekt w jakim zakresie? Uprawnień, bardzo dobrze. Więc siłą rzeczy może zdarzyć się, że jeżeli przedmiot jest przedmiotem wielonazwijmy owocowym, to tych branż jest tyle, że będzie wielu projektantów. Oczywiście jedna osoba bierze na siebie całość zamówienia, ale oczywiste jest, że nie wykona całości zamówienia osobiście. W związku z tym będą konieczne inne osoby, które podejmą się w ramach swoich uprawnień wykonania projektu w pozostałych częściach. Bardzo ważny następny punkt, Szanowni Państwo, z punktu widzenia Waszych interesów, to są zasady odbioru dokumentacji projektowej. Nie bagatelizujcie Państwo tego, bo mam taką sprawę, gdzie pani wójt, zresztą tę umowę będziemy omawiać, dotyczy to gminy, z niewiadomych dla mnie przyczyn nie wykonała zobowiązania właśnie umownego do odebrania projektu. Projektant po prostu ścigał panią wójt, żeby zechciała odebrać pracę. Czyli żeby zechciała odebrać co? Utwór, dzieło. Najistotniejszym elementem jest tutaj co, proszę Państwa? Ta faza wskazania, że ja jestem gotowa, nawet jeżeli nie, do oddania tego dzieła, nawet jeżeli nie ma takiego zapisu w umowie, że ja mam obowiązek poinformować, że już zakończyłam, że jestem gotowa do przekazania dzieła, to wynika to z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. I wtedy, sąd mówi, to pani projektant, czy pan projektant dołożył należytej staranności, żeby ogólnie dzieło zostało przekazane i umowa, żeby została zrealizowana. Czyli, proszę Państwa, poprzez złożenie pisma do zamawiającego, poinformowanie go. Oczywiście pamiętajcie, mail też jest dowodem, ale w sytuacjach drastycznych, konfliktowych z zamawiającym, wszystko powinno, naprawdę radzę Państwu to bardzo gorąco, iść formalną korespondencją. Drogi zamawiający, dzieło jest ukończone, wzywam, zgłaszam do elementu, do procesu odbioru. I on wtedy co? Zamawiający musi przystąpić, czyli powinien przystąpić zgodnie i z ogólnymi zasadami kodeksu i umowy, z reguły ten element jest, ta procedura przewidziana do odbioru dzieła. Więc to jest bardzo istotny element. I proszę Państwa, tu było takie zdarzenie, że pomimo monitu właśnie tych oficjalnych pism, pani projektant, wójtowa, uśmiejcie się Państwo, ale naprawdę uciekała przed projektantem. Nie chciała odebrać.
To jest dłuższa historia, tam w ogóle był konflikt niesamowity. Ale w momencie, kiedy odebrała, to wyobraźcie sobie Państwo, naruszyła i zadziałała wbrew własnej umowie. Bo umowa jasno mówiła, że sam protokół jest już odbiorem dzieła. Czym innym oczywiście jest później sprawdzenie, czy ten projekt nie zawiera jakichś tam błędów i tak dalej, ale to jest inny element. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, gmina odbiera poprzez panią wójt jako osobę reprezentującą gminę, bo to jest zarząd, i pisze w treści protokołu, podpisuje się oczywiście, odbiera z datą, ale jednocześnie wstawia taką klauzulkę, że mimo, że podpisany jest ten protokół, to ten protokół nie jest protokołem odbioru. Sędzia na sali sądowej, pozwólcie Państwo oczywiście, żebym Państwa nie zanudzała, będę takie troszeczkę elementy z postępowań sądowych mówić. One nie stanowią naruszenia tajemnicy, bo ja nie opowiadam o nazwiskach i tak dalej. Mówię o pewnych elementach postępowania. Sędzia na to pytanie mówi, no dobrze, to proszę strony, to odebrała strona to dzieło, czy nie odebrała? A pani wójt na to, nie odebrałam. A to co jest, czym jest ten protokół? To jest protokół, że przyjęłam tylko dokument. Takie są tłumaczenia na sali. Dlatego, żebyście, pamiętajcie jeszcze Państwo o jednym bardzo ważnym elemencie. Najlepszy prawnik, przyjmując sprawę od Państwa, przyjmuje ją w określonym stanie faktycznym. Czyli jeżeli coś się zadziało w sprawie, rolą pełnomocnika jest złagodzenie skutków, ale czasami nie można pewnych elementów wyeliminować. Więc jeżeli ja słyszę na sali, dlaczego pan jako projektant czy pan nie zażądał od wykonawcy, czy od zamawiającego odpowiedzi na pytania, bądź nie zadała pytania, zaraz o tym będzie mówić, proszę Państwa, to już jest sygnał, że uwaga, co projektant nie doczynił, należytej staranności w celu zminimalizowania swojego ryzyka odszkodowawczego chociażby. I to jest właśnie to clue, o którym my musimy dzisiaj mówić i które dlatego poruszam te tematy, żebyście Państwo mieli tę świadomość, że jeżeli już znajdujemy się na sali sądowej, to każda tocząca się sprawa jest sprawą w stanie faktycznym, który już zaistniał. On się nie zmienił. A spór pomiędzy stronami dotyczy efektów tego stanu faktycznego. Jego już nie zmienimy. My teraz musimy zawalczyć o to, żeby ewidentnie albo uda się złagodzić skutki, albo ich się nie uda. Albo uda się zminimalizować, albo też nie. Dlatego jest tak istotny ten element przygotowania się do złożenia oferty, zapoznania się z dokumentacją i umową i później dopiero podejmowania dalszych kroków. A być może nawet w trakcie realizacji umowy, mówiąc zwykłym polskim językiem, rezygnacja z realizacji tej umowy. Bo okaże się, proszę Państwa, że instrument prawny, który Państwo wykorzystacie jako odstąpienie, będzie mniej dla Państwa bolesny niż kontynuowanie prac projektowych, nie otrzymania wynagrodzenia i toczenia się sprawy przez ile? Co najmniej, tak jak w tym przypadku, 10 lat, a jak pójdzie dobrze, to może 2-3 lata. Przy tym stopniu inflacji pieniądza jeszcze na pewno to się nie opłaca. Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej.
będziemy mówili właśnie o zabezpieczeniu, jakiego udziela projektant oczywiście na ręce zamawiającego. Kary umowne, proszę zobaczyć w nawiasie, nie są obowiązkowe, prawda? To jest jedyny element, który może, a nie musi być w umowie o pracę projektowe. Jak sama nazwa mówi, umawiamy się. Pokażę Państwu umowę, w której kary umowne są przewidziane tylko i wyłącznie dla kogo? Dla wykonawcy. Nawet i pół paznokcia nie ma dla zamawiającego. Czyli mamy do czynienia z czym? Tak jest, brawo drogie panie, z brakiem harmonii, mówiąc pięknym językiem polskim, a językiem prawniczym, równością stron stosunku zobowiązaniowego. O tym też będziemy mówić. Katalog okoliczności uprawniających strony do odstąpienia od umowy, to też jest bardzo ważny element umowy. No i postanowienia końcowe. To są, proszę Państwa, podstawowe elementy umowy, które powinny być w umowie nazwanej o prace projektowe, składające się z trzech elementów: umowa o dzieło, świadczenie i zlecenie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy konkretnie do omawiania, bo Państwo macie każdy, jak Państwo zwrócili uwagę, w konspekcie celowo to zrobiłam, każdy element w tej umowie jest oddzielnie omawiany. I będziemy tak właśnie krok po kroku omawiać. Zanim przejdziemy do omawiania tych elementów na przykładzie umów, znowu trochę wiedzy ogólnej. Ustawa o zamówieniach publicznych, prawda? Ustawa bardzo często zmieniana, częściej niż prawo budowlane, może trochę mniej niż kodeks pracy, ale na równi prawie. Ustawa, która daje podstawę do przeprowadzania oczywiście określonych rodzajów z czynności w toku zamówień publicznych. Zapytania ofertowe, przetargi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będziemy się nad nią tutaj rozwodzili. Ustawa ta nakłada, proszę Państwa, na zamawiającego szereg obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest przygotowanie, jak ustawodawca mówi, i to jest obowiązek ipso iure, czyli wprost tej ustawy nałożony, na zamawiającego rzetelnego przygotowania dokumentacji, która jest przedmiotem późniejszego zamówienia. Oczywiście, proszę Państwa, jaki tryb zamówienia, taka dokumentacja, jaki tryb i czego będzie dotyczył przedmiot tego zamówienia, taka dokumentacja. No oczywiście SIFS, jeżeli dotyczy coś dróg, obiektów drogowych, innych obiektów, mamy PFU, mamy ogólne warunki opisujące przedmiot zamówienia, OWS i tak dalej, i tak dalej. Tych różnych kategorii dokumentów jest wiele. I to jest obowiązek i domena zamawiającego, uwaga, i teraz użyję takiego czysto prawniczego sformułowania, które jak linia orzecznicza mówi, czyli że sądy są tutaj zgodne, to musi być tak przygotowane, żeby podmiot przystępujący do złożenia swojej oferty nie miał wątpliwości, co jest przedmiotem i jak on ma to zamówienie wykonać. I proszę Państwa, tu jest zgodność totalna. Zarówno rzecz o linii orzeczniczej administracyjnej, sądów administracyjnych, ale dla mnie najważniejsze, cywilistycznej. Czyli
to ty masz zamawiający tak przygotować dokumentację, żeby nie było żadnych wątpliwości. Co chcesz? Co ma być przedmiotem tego zamówienia? Jak chcesz, żeby to było wykonane? I tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście w zależności, co jest przedmiotem tego zamówienia. Czy prace wykonawcze przez wykonawcę, czy zaprojektuj i wybuduj, czy tak jak w Państwa przypadku, być może tylko zaprojektuj. I przystępując do takiego procesu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, uwaga, z dużym wykrzyknikiem, muszę zapoznać się bardzo dokładnie właśnie z tą dokumentacją. Dlaczego, proszę Państwa? Bo ja, reprezentując na przykład projektanta czy wykonawcę, zawsze w sądzie zadaję to pytanie i żądam od zamawiającego tej dokumentacji. I sąd również zadaje to pytanie, czy szanowny panie projektancie, zapoznał pan się z dokumentacją? Czy widział pan, że tam był taki i taki zapis? Co jest intencją? Znowu intencją jest to, że ja muszę wykazać tą należytą staranność, prawda, przy wykonywaniu przeze mnie zobowiązania. Że ja nie podeszłam do tego jako, a dobra, jest coś tam, później będę się o to martwić. Nie, bo ja wszędzie składam swoje oświadczenia woli w postaci podpisu. Czyli pierwsza rzecz, zapoznaję się dokładnie z dokumentacją do przygotowania oferty. Druga rzecz, i dla mnie to jest zawsze doskonały materiał dowodowy. Zadaję pytania zamawiającemu. Jeżeli mam wątpliwości, zadaję pytania. Ja wiem, jak wyglądają przygotowanie odpowiedzi. Czym one są bardziej lakoniczne, tym wtedy są na Państwa korzyść. A jeżeli są precyzyjne i Państwo uzyskaliście odpowiedź, to musicie się do tej odpowiedzi ewentualnie zastosować, bądź po prostu nie przystępować do tej oferty, bo uznacie, że na przykład zamawiający może się mylić, co też się może zdarzyć. Czyli pierwszy etap. Sprawdza. Druga rzecz. Najczęściej elementem tej dokumentacji co jest? Wzór umowy. Właśnie. Czytam tę umowę. Sprawdzam, czy zawiera te wszystkie elementy. Oczywiście, jeżeli Państwo macie możliwość skorzystania z porady prawnika, super, ale nie zawsze tak jest. Patrzę, czy jest równość stron, czy nie zapomniano o czymś, czy nie wyeliminowane są te instrumenty prawne, które mnie chronią. Jeżeli są wyeliminowane, musi mi się zapalić czerwona lampka i muszę zadać pytanie. Albo w ogóle, jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia zmian, bo zamawiający mówi, mnie to nie interesuje, albo akceptujesz, czyli sytuację mamy zero-jedynkowo, albo nie, i podpisujesz i przystępujesz, no to wtedy decyduje. To ja w ogóle nie wchodzę w tę ofertę. Nie składam swojej oferty, nie wchodzę w to zamówienie, bo jest ono dla mnie zbyt ryzykowne. Bardzo Państwa proszę o takie przemyślenia i zadawanie tych wielu pytań zamawiającemu, bo to jest właśnie jeden z elementów chroniących Państwa. Kiedy ja wykazuję później, że mój klient w toku przygotowywania oferty zadawał pytania, zapoznał się, miał wątpliwości. Oczywiście sąd zada pytanie, no to po co podpisał umowę? No bo uzyskał taką i taką odpowiedź. Poza tym zaufanie, instytucja zaufania publicznego. Proszę Państwa, jesteśmy, uwaga, w zamówieniach publicznych. My nie zawieramy umowy z Jaśkiem Kowalskim. My zawieramy z reguły umowy z podmiotami publicznymi. A co jest domeną podmiotów publicznych? Zaufanie. Zaufanie. Państwo się uśmiechacie, a ja bardzo często wykorzystuję ten element. Bo taka jest prawda. Tak jest. Każda instytucja,
jest instytucją, która musi budzić zaufanie publiczne i zaufanie obywateli do organów. Więc Państwo nie startujecie tylko jako podmioty przystępujące do zamówienia, ale startujecie również do relacji z podmiotem, który jest podmiotem publicznym. A więc co on musi stosować? Prawo. Musi stosować prawo, a nie działać wbrew prawu, co się często zdarza. Czyli badam te dokumenty przed oczywiście złożeniem oferty.